Cześć, witajcie. Cześć kochani, tydzień, właściwie miniony tydzień minął pod znakiem premiery OnePlusa chyba głównie. Tak. To jakieś takie chyba też najbardziej spektakularne rzeczywiście, co się w zeszłym tygodniu pokazało, bo tak poza tym to mamy nudę, powiem szczerze, ale Panioszki i tak was ponudzimy. Tak, no na początek o OnePlusie, chociaż tak naprawdę... Kurczę, o tym smartfonie było wszystko wiadomo dobrze przed premierą, bo już pomijając przecieki, to on się pojawił w chińskiej certyfikacji, gdzie większość danych podano. Resztę danych podał sam producent. Sam producent powrzucał na długo jeszcze przed premierą fotki tego telefonu, jak on wygląda, więc to taka formalność była w zasadzie. Zresztą tak cały czas mówiłem, że w zasadzie poznaliśmy tylko cennik w dniu premiery, bo to była głównie nowość. No ale dobra, po kolei. Podobno nie będzie wariantu Pro i po prostu jest OnePlus 11 i koniec na początku roku, czyli pierwszy z flagowców. Tak, dlatego ja się tak bardzo przejmowałem, dodając go do katalogu, dlatego że bazując jakby na dotychczasowym nazewnictwie OnePlusa, ten smartfon powinien mieć przyrostek Pro. Natomiast na szczęście OnePlus sam wypuścił jakby swoje materiały. W związku z tym tam było widać, że tego przyrostku Pro nie ma przy tym smartfonie. I dlatego w katalogu najpierw dodałem z Pro, później szybciutko jeszcze tego samego dnia przed aktywacją zlikwidowałem to Pro, no tak, bo część serwisów tych rzeczywiście sensownych podawała z Pro, on się prawdopodobnie miał tak nazywać bo pierwotnie. tak chyba mogło być, wiesz, bo faktycznie ja sam go w newsach nazywałem Pro przez długi czas, ale już było wiadomo, że będzie jeden, tylko że cała logika wskazywała właśnie tak, jak mówi, że to będzie Pro. Tak. No, się okazało odwrotnie. W każdym razie smartfonik ma Snapdragona 8 generacji drugiej i to chyba mimo wszystko na plus. Bateria 5000 mAh, trochę mało, powiem szczerze, jak na ten procesor i na ekran AMOLEDowy 6,7 w rozdzielczości 2K pracujący, czyli 1440x3216. Jest Corning Gorilla Glass 7, ale tej baterii naprawdę... Nie wróżę długiej pracy, jedyną pociechą jest to ładowanie chyba, które tak, tam jest dosyć wysokie. 100-watowe ładowanko jest i ładowarka w zestawie. O, to 100 też watów. Tak, 100-watowe ładowanie. Ekran też jest fajny, bo rzeczywiście wysoka rozdzielczość, wysoka jasność dobija do 1300 nitów szczytowo. LTPO 3.0, jest HDR 10+, oczywiście, jest pod ekranem czytnik papilarny i jest w ekranie oczywiście dziura na 16-megowy aparat do selfie, czyli taki mech. Z tyłu też tak trochę, ale nie najgorzej w sumie, bo 50-ka główny aparat z optyczną stabilizacją, czyli już mamy w porząsiu. Dalej w porząsiu jest również 48-megowy aparat szerokokątny, który pewnie podejrzewam, tak, bo nie miałem telefonu jeszcze w łapie, będzie również odpowiadać za zdjęcia makro i to jest też fajne. I trzeci aparat, też niebiedny, bo 32-megowy z teleobiektywem, ale takim bardziej portretowym niż do przybliżeń, bo daje tylko bezstratnie dwukrotne przybliżenie. Więc taki delikatny ten teleobiektywik, no ale lepszy to niż mieliby tam wsadzić jakąś dwójkę do rozmywania tła, prawda? Wszystkie Stereo. matryce, wszystkie aparaty tylne to są matryce Sony. No różnie, bo to w zależności od modelu. Oczywiście główny to jest IMX890 i w zasadzie na tym chyba poprzestańmy. Jeżeli jesteście ciekawi, to reszta jest oczywiście na karcie jest smartfona. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. O pamięciach wspominałeś, o tierach? Nie, jeszcze nie dojechałem, bo pamięci... 256 albo 512, jeśli chodzi o flesza, 12 albo 16 giga RAM-u. I to są dosyć fajne według mnie informacje, bo tej pamięci nie powinno zabraknąć. I Adaś co prawda wspomniał o tej jasności 1300 nitów, ale na taką jasność to się w zasadzie nie ma co przygotowywać. On normalnie pracuje w okolicy 800 nitów, natomiast te 1300 nitów to jest tak naprawdę punktowa czy miejscowa jasność maksymalna, którą może osiągnąć. W związku z tym to dobrze rokuje na słońce, ale to nie jest tak, że on będzie tak świecił cały czas. Nie, ale to ja powiedziałem, że to szczytowa, pikowa jasność, ale to właśnie nią się chwalą producenci, prawda, a nie tą typową, z jaką zazwyczaj pracuje ekran. Tak, ja też wspomniałem o 800, ale tak naprawdę taka jasność robocza to jest około 500 nitów. No. No i wystarczająca. Obudowa ma certyfikat IP54, jeszcze dodam.
I pamięci są typu DDR5X i UFS 4.0, czyli te szybsze. I mamy do wyboru trzy warianty na ten moment, przy czym to są ceny, moi drodzy, z Chin, więc wersja globalnych może być, na pewno będzie drożej, a mogą być też inne tiery pamięci. I tak, Chiny mają 12256 podstawkę, 16256 albo 16512, a cenowo to jest odpowiednio od 2555 poprzez 2800 parę, aż po trochę ponad 300, przy czym wiadomo, do tego dorzućcie VAT, to będziecie mieli w miarę urealione ceny na Europę, ale to jeszcze trochę, bo bodajże jakoś wiosną ten telefon ma do nas dotrzeć. Nie widziałem dokładnej daty, ale tak pi razy 6, nie? A jeśli chodzi o design, no to cóż, tutaj jest rzecz dyskusyjna dosyć, dlatego że zrobili duże kółko z małymi kółkami w środku, czterema, kuchenkę huawejową, tylko ją przesunęli trochę w lewo na tylnej obudowie i dali jeszcze takie optyczne jakby połączenie z obudową, tak? Znaczy, ciężko wytłumaczyć, musicie obejrzeć chyba na renderze. Podejrzewam, że to w opór wystaje i ta dodatkowa rameczka to ma zamaskować to, jak bardzo te obiektywy wystają. Przy czym obiektywy, tak jak było mówione, są trzy, a czwarte to jest diodka, tak, żeby było symetrycznie w kuchence. No i oczywiście Hasselblad macza o palce w aparacie. Pytanie. Zobaczyć, jak wystają te aparaty. Ale to nie jest dziwne dzisiaj. No. Dzisiejsze nie. Flagowce po prostu tak mają. Tam, gdzie są lepsze aparaty, tam musi wystawać. No, musi, koniec. No, kurczę, no, fizyki się nie da oszukać. No dobra, to OnePlusa możemy już, że tak powiem, odłożyć na półeczkę i czekamy na europejską premierę. Pojawiły się też dwie tanioszki ze stajni Xiaomi, ale żadna nie ma logo Xiaomi, bo pokazało się, przepraszam, Redmi 12C i pokazało się nowe Poco. Oba to są telefony mocno budżetowe, ale nie jakieś straszne pod względem specyfikacji. To nie są takie budżetowe dramaty, tylko od po prostu tanioszka w miarę nawet sensownym, wydaje mi się, wyposażeniem. No bo tak, Redmi 12C, który w ogóle by było zabawniej, pokazał się Sylwestra. Ma ekran IPS 6,71 cala, oczywiście HD+, niestety. I procesor Helio G85. Do tego ma pamięci DDR4X i MC5.1 i niestety ten słabszy tier to jest tylko 3 plus 32 i od tego się trzymajcie z daleka. Ten mocniejszy 4.64, no to już ma szansę jako tako działać, przy czym o pamięć wewnętrzną się specjalnie nie martwcie, bo jest gniazdko na kartę. Bateria 5000 powinna w miarę długo uciągnąć ten telefon, ale równie długo się będzie ładować, bo tylko 10 watów. No i co z bajerów? No cóż, tylny czytnik linii papilarnych, tu producent się chwali jakimś tam mocnym głośnikiem, a żeby było zabawniej, to telefon ma mikro USB. Słuchaj, sprawdzam właśnie na stronę Redmi, coś zabajerowałeś naszych użytkowników. Pamięci są 64.4 albo 128.6. Dobra, ja to za chwilkę to sprawdzę jeszcze. Znaczy wiesz, ja no jestem na stronie Redmi w tej chwili, bo wszedłem, no dobrze, żeby... No a ja to brałem z serwisu Weibo, no ale dobra. Więc no Adaś, ale okay, mówmy się, ale że serwis producenta, dobrze. A Weibo to są dwie różne rzeczy. Dobrze, sprzeczaj się ze mną dalej. Ja mówię o oficjalnym koncie na Weibo, nie na kontach Nixterów, ale dobra. No. Spoko, nadal dobrze. W serwisie producenta nie podają 3,32, podają 4,64 i 6,28. W porządku, opowiadaj dalej o aparatach w takim razie, a ja w międzyczasie przejdę się i zaraz ci powiem, skąd to wziąłem. Z tyłu jest 50 plus prawdopodobnie do rozmywania tła albo do mierzenia światełka w aparaciku UV-ga, czyli nic ciekawego, dwa oczka w zasadzie jest jedno, także oni nawet właściwie go nie podają. Piątka z przodu, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe i to w zasadzie tyle. Są trzy kolorki, oni tam zastosowali taki fajny, przepraszam, cztery kolorki. Zastosowali fajny rzucik, jest taki lila fiolecik, jest jasno-zielony pistacja, granatowy i czarny. Notch psuje tak naprawdę przód tego telefonu, bo tak poza tym to nawet wygląda nie najgorzej i no cóż, na niskiej półce może być całkiem sensowną propozycją.
dla kogoś, kto chce troszeczkę zaoszczędzić. No i faktycznie masz rację co do tego 3.32, to ja za szybko przeglądam po prostu to, co sam napisałem, bo teraz uwaga, przeczytam to, co sam napisałem. Uwaga, otóż w newsie napisałem. Można pochwalić producenta, że pominął bezużyteczne warianty w rodzaju 3.32 i smartfon startuje z poziomu 4.64. Czyli warto czytać to, co się samemu parę dni wcześniej napisało, moi drodzy, i tyle faktycznie. Tu prostuję 4,64 podstawka, 428 i 628. No. Poco tak, C50 z kolei jest taką propozycją dosyć podobną. Trochę inaczej jest z procesorem, bo tam jest Helio A22, 5000 mAh bateryjka i tutaj ładowanie podobne jak w poprzedniku, czyli 10-watowe, nic specjalnego. Jeśli chodzi o ekran IPS-owy 6,52, w HD pracujący też podobnie jak poprzednik i przy 60 Hz. I tutaj jeśli chodzi o pamięci jest bardzo biednie, bo tu jest 32,2 tak. albo 32,3 giga. No. Już wiecie skąd mi się uroiły te gówniane pamięci. I tutaj też jest dziwnie, dlatego że z tyłu są dwa oczka aparatów, a producent tak naprawdę podaje dane tylko jednego aparatu, że to jest 8. I z przodu, że 5, w związku z tym podejrzewam, że też podobnie jak w poprzedniku, tam jest albo jakaś kufałga do właśnie albo time jeszcze. Of flight, albo diabli wiedzą co. Albo nic. Bo chociaż na obrazku widziałem wyraźnie napisane dual kamera. No właśnie. Więc dlatego jeszcze nie kłamaliby, że tam nic nie ma, coś tam pewnie wsadzili, pytanie, co to coś robi. To znaczy oni tam piszą AI kamera, w związku z tym podejrzewam, że mówię, tak jak w poprzedniku, to jest po prostu jakaś biedna kufałga albo góra fałga do cudów różnych. No po prostu, bo to tak, jak Chińczyk jest... pisze AI w takim telefonie, to diabli wiedzą, co to oznacza. Dokładnie. Telefon jest w zasadzie w tej chwili, przynajmniej ja go tam wygrzebałem, jest dostępny na indyjskim Flipkarcie. I tam, moi drodzy, on kosztuje, gdzie on kosztuje, żebym znowu czegoś nie pokręcił, 480, 530 ZIKO, zależnie od tego, czy 2 czy 3 giga RAMu wybierzecie. Czyli to jest wybór bardzo zły i zły w tym momencie. Tak, także nie ma się co tak naprawdę interesować tym modelem w ogóle, nie dlatego, że jest tani, czy nie dlatego, że ma niską specyfikację, dlatego, że po prostu nie będzie wam działał. Dokładnie. Z taką pojemnością pamięci RAM. No, natomiast sensowniejszą propozycję pokazało w zeszłym tygodniu Vivo, model Y53T, niedostępny w zasadzie u nas, dlatego że certyfikowany i premierę miał w Chinach, u nas może się pojawi pod jakąś inną nazwą i to też nie jest jakaś droga propozycja, natomiast znacznie sensowniejsza. Tu mamy Dimensity 700, czyli wiadomo od razu, że będzie 5G. Jest 5000 mAh, bateria z ładowaniem troszeczkę wyższym, 15-watowym, także też bez cudów. Ekran 6.51, w HD pracujący co prawda, ale pamięci są już sensowne, bo jest 128 flesza i 4 albo 6 giga pamięci RAM. Aparaty też z niskiej półki, 13+2 z tyłu i 5 z przodu. I to w zasadzie chyba tyle. Tak, no i kurczę, pozostajemy w tanioszkach i w sumie wracamy do Indii na chwilę, bo tam jeszcze się, i znowu na Flipkart, żeby było zabawnie, tam znowu Flipkart to jest taki ichni duży sklep, gdzie wiele urządzeń pojawia się albo na wyłączność, albo na początku są wyłącznie tam. Samsung wypuścił taki model, który nazwano Galaxy F04 i zrobił coś, co mi się bardzo nie spodobało, ponieważ na jednym z głównych obrazków promujących ten oto telefon w sklepie widzimy wielkimi wołami sugestię, iż ma on 8 giga RAMu. No ma, ale trzeba przeczytać to, co jest drobnym druczkiem, bo to drobnym druczkiem wyjaśnia, że to jest dzięki funkcji RAM+, czyli tak naprawdę RAMu jest 4 giga, a drugie 4 to są RAM wirtualne, wydzielane z pamięci wewnętrznej MMC 64 giga. Więc no nie podoba mi się to, ale to już jest kolejny raz, kiedy coś takiego widzę. Nie pamiętam, u którego producenta to widziałem, nie chcę oskarżyć, ale strasznie mi się to nie podoba, bo to jest wciskanie ludziom kitu.
A ktoś może po prostu łyknąć, że to ma 8 giga, bo się nie zna. No i jak ktoś się nie zna, faktycznie no może się naciąć. Pytanie jak bardzo, no 4 giga nie jest tragedią jakąś, ale szału też nie robi, szczególnie w połączeniu z Helio P35. Także to widzimy, że to jest budżetowa. 6,5 cala HD plus ekran z kropelką na 5-megowy aparat do selfie, czyli wiadomo, że tanioszka. Z tyłu też po taniości 13 plus 2. Bateria 5000 z 15-watowym ładowaniem, o ile mi pamięć nie zawodzi, chyba tak. I na szczęście cena, tak? Cena w tej chwili w promocji tam jest obniżona, czyli to jest 400 zł na nasze. Po promocji będzie to 500. Dwa śliczne kolorki, jeden tak, selektywowy, również drugi taki dosyć ładny fiolet, jasny. Tak, w nowym Samsunga też zwróćcie uwagę, że już nie ma tych wystających rameczek aparatów, tylko są płaskie talerzyki ułożone na panelu tylnym. Czarne, płaskie krążki obiektywów. W tym przypadku dwa, no ale zobaczymy też, prawda, je w większej ilości i na przykład zobaczymy je w kolejnym Samsungu, który się pokazał. Ja, tak jak patrzę na profil, to one rzeczywiście bardzo minimalnie wystają w zasadzie. No, tak takie położone i wygląda na to, bo to już jest tak, kolejny telefon, który już jest oficjalnie w tym stylu. Są przecieki, że prawda, Galaxy S też będą w tym stylu. Kolejne telefony z serii Galaxy A również są w przeciekach. Widzieliśmy nieoficjalne rendery i wygląda, że to jest po prostu stylowa Samsunga na ten rok i bardzo fajnie, bo ten tył rzeczywiście może nie jest jakiś tam wyszukany, bo to jednak jest prosta stylowa, ale przynajmniej nic tam bardzo mocno nie wystaje, tylko trochę, ale jednak wystaje. A ten... Właśnie, no opowiedz. Drugi z kolei smartfon Samsunga, który w tym tygodniu się pojawił, właściwie to on z wczoraj na dzisiaj chyba się pojawił, tak, bo wczoraj no, wieczorem albo... Później popołudniem wyskoczył w Hiszpanii. To jest Galaxy A14 z sieciami 5G. Myśmy go mieli w systemie już od dłuższego czasu. Jak sprawdziłem specyfikację, to rzeczywiście nie bardzo było co poprawiać. Poza wymiarami, dlatego że wymiarów wcześniej nie podali. Natomiast... To jest też niedrogi smartfonik z Dimensity 700, czyli tania opcja dla tych, którzy chcą mieć 5G. 5000 mAh bateryjka. Nie zauważyłem, powiem szczerze, jakie ładowanie oni proponują, dlatego że jest skrócona specyfikacja bardzo w tej chwili. 15. Okej. Okay. IPS-owy wyświetlacz 6,6 w HD pracujący przy 90 Hz. Mhm. Tak. Przy 90 Hz, 64 albo 128 pamięci flash, 4 albo 6 pamięci RAM. Z tyłu 50 plus 2 plus 2, z przodu 13 megapikseli. I tutaj te aparaty niestety wystają już troszeczkę bardziej, mimo tego, że z tyłu ten design jest bardzo podobny do poprzednika, to tutaj oprawki aparatów jednak troszkę bardziej wystają nad obudowę i będzie to już odczuwalne. No trochę tak, ale i aparaty, no przynajmniej ten główny, tak, bo pozostałe to są dwie dwójki, znowu to pominimy, no ale główny już jest 50, więc powiedzmy ma prawo, natomiast mnie rozbawiło coś innego. Jak sobie popatrzycie na poprzedni model, czyli przypomnijmy Galaxy A13 5G, to tak naprawdę jest jeden czort, tylko że w nowej stylówie i na szczęście... Zmienili bardzo mało, ale na szczęście zmienili to co najważniejsze wyświetlacz. Z HD przeskoczył do Full HD i to jest dobra zmiana. No i poprawili też troszeczkę, jest mocniejszy aparat do selfie, bo 13, tak? Ja podejrzę, co miała 13, bo oczywiście nie pamiętam, a nie chcę wam źle powiedzieć. W każdym razie na pewno miał ekran HD+, tylko i poprzednik miał, moi drodzy, piąteczkę z przodu. Czyli mamy jakiś tam progres, aczkolwiek cała reszta, czyli tam procek, bateria i tak dalej, zostały takie jak w modelu ubiegłorocznym. Czyli mamy, że tak powiem, taki dosyć przyzwoicie zrobiony, ale jednak tylko lifting modelu z ubiegłego roku. I żeby było zabawnie, mam też jeszcze dla was przeciek na temat kolejnego modelu, który będzie się nazywał A34, czyli troszeczkę wyżej i... Oczywiście podkreślam, że to jest przeciek, więc się nie przywiązujcie do tego. W przypadku tego modelu na razie z przecieku wygląda na to, że w zasadzie zmieni się tylko stylowa, no i to, że telefon zadebiutuje z antkiem 13 zamiast 12. I to będzie w zasadzie tyle, ale podkreślam, to jest nieoficjalna jeszcze specyfikacja, więc jeszcze może okazać się,
że znów będzie taki lifting, ale w miarę głęboki, bo na przykład Samsung zmieni jeden czy dwa elementy. No ale o tym to Wam opowiem, jak ten telefon się pokaże. Ano, a natomiast poza Samsungami może wspomnijmy jeszcze o tym, że Honor X7a wyszedł oficjalnie. Myśmy jego specyfikację już podawali, ona w katalogu od dłuższego czasu była, dlatego nie będę Was w tej chwili zanudzał. Czy on jest wart uwagi? Helio G37, może to Wam coś powie. Ekranik jest standardowy 667 z hakiem. Full HD z plusem pracujący i pamięć 128/6.1 tier w tej chwili podawany. Aparaty też nic specjalnego, ale zajrzyjcie, może Wam się spodoba, no bo jeżeli chodzi o design, to jest niebrzydki całkiem smartfon. No ja jeszcze wspomnę, że Realme już dzisiaj ogłosiło oficjalnie, że będzie 240-watowe ładowanie w nadchodzącym smartfonie, który poznamy w lutym. Także może być fajnie, bo zapowiadałem, że wcale nie będzie się grzało i w ogóle będzie super bezpieczne. No, zobaczymy, idzie w praniu, ale faktycznie będzie szybkie i ja się przekonałem, że szybkie ładowanie to jest to, czego potrzebowałem. Z ciekawostek jeszcze na pewno w najbliższych dniach, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, bo tak to producent jeszcze nie robi, pojawi się Motorola ThinkPhone, czyli smartfon, nazwijmy to biznesowy, inspirowany laptopami ThinkPad. Ten, kto ma często do czynienia na przykład ze sprzętem leasingowym czy w korpo, no to wie, że ThinkPady to są takie laptopy nie do zarżnięcia, takie typowo wołki robocze i mocniejsze i słabsze pod względem specyfikacji, ale nie do zarżnięcia. No i ten telefon też taki ma być. Pokaże się na targach CES, które właśnie rozpoczęły się w Vegas. Jak pokażą, to Wam o nim opowiem. Ja po prostu sygnalizuję, ponieważ tygodniówkę nietypowo nagrywamy w czwarteczek, bo piąteczek jest u nas w Polsce świętem, no ale w Stanach nie, więc możliwe, że ta premiera będzie na przykład jutro. Zachęcam do zaglądania w aktualności. Jak będzie premiera, to Wam o tym oczywiście napiszemy. O jednej rzeczy może jeszcze tylko wspomnę. No. Dzisiaj w Indiach z wielkim hukiem odbyła się premiera serii Redmi 12. Ja upojnie obejrzałem cały materiał i w tym całym materiale widać tylko to, że 12 Pro i 12 z Pro Plusem mają specyfikacje w zasadzie bardzo podobne do tego, co pokazano w Chinach i do tego, co mamy w katalogu. Natomiast 12 niestety różni się nie bardzo, ale jednak trochę się różni, bo tam chyba tiery pamięci i na pewno dodatkowy aparat fotograficzny wypłynął. I takiej konfiguracji Chińczycy nie pokazywali. Ja jeszcze w tej chwili nie dodałem do katalogu, dlatego że strasznie się łamie, jaką nazwę temu nadać, ponieważ nie wiem, no jest szansa, że ta dwunastka akurat wyląduje w Polsce, ale nadal nie wiadomo, jak będzie z globalną dystrybucją, w związku z tym po prostu nie wiem, jaką nazwę temu cholerstwu. Tak, no w Indiach widzę, że rozsądnie ułożyli te tiery pamięci, bo tak są pogrupowane, prawda, najmniej w podstawce, potem w Pro trochę więcej, najwięcej w Pro z plusem. W Chinach to było w zasadzie wymieszane, wszystko było podobnie, no ale to wiadomo, to są na razie Indie, zobaczymy co będzie. Ja Ci bardzo współczuję, że oglądasz tę premierę, bo ja bym nie dał rady nerwowo. To znaczy, no oglądałem albo słuchałem, przełączałem się, ponieważ Hindusi trochę jak Chińczycy dużo gadają o różnych rzeczach i To, co im na plus trzeba powiedzieć, to Chińczycy czekają na brawa, Hindusi zatrudniają ludzi, którzy im robią brawa, w związku z tym jest, a może Hindusi są po prostu tacy są po prostu na zewnątrz, w związku z tym oni się cieszą, cokolwiek im tam nie powiedzieć, cokolwiek nie pokazać, to się po prostu bardzo cieszą. Akurat seria 12 nie jest złą serią, także nic dziwnego, że się cieszą, bo to są całkiem fajne smartfony. Niemniej byliśmy na niejednej imprezie ogólnej dziennikarskiej w Europie. Europejczycy są troszeczkę bardziej stonowani, jeżeli chodzi o emocje po prostu. No tak, a przede wszystkim nie przynudzają na prezentacji i chwała im za to. No to też różnie bywa. No tak, ostatnie z ogłoszeń takich na dobicie, że tak powiem, Infinix Polska wprowadził na nasz rynek 3 tanie modele z serii Hot 20. Zobaczcie sobie, bo już o nich gadaliśmy i nie są to telefony, o których trzeba by jakoś za dużo mówić. Po prostu odnotujmy, że się pojawimy i tyle. I odnotujmy po raz kolejny, że nie namawiamy do Infinix. Nie, po prostu mówimy, że są, tak? No skoro producent grzecznie informuje nas o tym, no to my musimy Was poinformować, bo po to my jesteśmy. Się trochę pogubiłem, czy producent nie robi teraz tego po raz drugi albo trzeci? Nie. Hoty nie. No nie poszukałem w końcu w mailach, ale okej.
Nie, nie, Jacek, nie, hoty nie. Były niedawno. Nie, to jakieś... bardzo możliwe, że po prostu przychodziły do mnie, jako że ja mam subskrypcję bardzo różnych informacji prasowych z bardzo różnych części świata. No bardzo tak, możliwe, że ja rzeczywiście 3 razy już o tych hotach czytałem. Nie, po prostu, te hoty są tak, one były, więc nie będziemy o nich. Dobra. Słuchajcie, kończymy. Pogoda za oknem nie zachęca, ale może jednak jak już się przytrafił długi weekend, to się może gdzieś tam ruszcie na powietrze zamiast siedzieć przed kompem. Korzystajcie z tej zimy z letnimi temperaturami. W tej chwili są właściwie raczej wiosenne, ale były po drodze letnie temperatury takie, że ja w t-shircie tak naprawdę chodziłem. Tak, no jest cicha nadzieja, bo kurczę, tak patrzyłem w prognozę, że może kurczę ferie w miarę się udadzą, bo jest tam cień szansy na śnieg wysoko w górach, ale boję się, że śnieg w tym roku to wróci, w tej zimie to już był, bo w tym roku to jeszcze nie było śniegu i może w tym roku dopiero być na jego koniec. No ale oby tak nie było. W tym roku to chyba głównie łyżwy i to na lodowiskach takich, gdzie jest sztuczny lód. Nie, ja mówię, śmieję się, bo w jednym z samochodów jeszcze nie zdążyłem nawet opon na zimowe zmienić. Nie wiem, czy warto w ogóle w tym roku. Chyba nie bardzo jest sens. No, z drugiej strony, jak głównie stoi to. Dobra. A z drugiej strony może się kolejki skończyły u oponiarzy rzeczywiście w tej chwili, bo kolejki były potworne. Tak, tylko no wiesz, za chwilę się okaże, że za tydzień pojadę z powrotem zrobić odwrotną operację, bo już. No ale dobra, życzymy Wam w każdym razie, kto zaczyna powiedzmy niebawem ferie, no to udanych ferii, udanego długiego weekendu Wam życzymy. Dla tych, co nie pracują, tak jak najbardziej. Wszystkiego dobrego, cześć. Hej.